skupi. Przychodzi się, że lektorzy, tacy wychowawcy, tacy bracia kapłańscy Chrystusowi, kochani alumni. W imię Boże rozpoczynamy kolejny rok akademicki w naszym archidiecezjalnym seminarium. Cieszę się, że po wakacyjnym czasie odpoczynku i po studiu pasterskiej znów jesteśmy razem. Z radością witam nowych alumnów, którzy dołączyli do wspólnoty seminaryjnej i życzę Wam, abyście odnaleźli tutaj swój drugi dom, gdzie będziecie dorastać do kapłaństwa i z którego po latach formacji i nauki zostaniecie posłani jako duszpasterze do wiernych naszej archidiecezji. Cieszę się również, że w pełnym składzie rozpoczynają swoją posługę wasi wychowawcy z księdzem rektorem na czele. Dla nich również skończyły się wakacje, wakacyjne drogi, rozpoczyna się kolejny rok, kolejny raz droga towarzyszenia waszemu powołaniu. Moi drodzy, tegoroczny rok akademicki naznaczony zostaje bardzo ważną okolicznością, jaką jest 40-lecie wyboru na stolicę apostolską świętego Jana Pawła II. Dla nas, starszych od was, to wydarzenie wpisało się bardzo mocno w drogę naszego powołania. Myślę, że śmiało mogę stwierdzić, iż nasze kapłaństwo ukształtowało jego nauczanie i świadectwo życia, jakie nosimy nieustannie w sercu. Ja osobiście mogę powiedzieć o szczęśliwych latach, jakie dane było mi spędzić w jego domu. Był to czas bycia z kimś, kto zawsze był świadom swego powołania, którego formacja nie zakończyła się z chwilą opuszczenia seminarium, lecz trwała nieustannie do ostatniej chwili życia. W orędziu na 38. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania Jan Paweł II napisał: powołanie to słowo, które prowadzi do zrozumienia dynamiki Bożego objawienia i w ten sposób objawia człowiekowi prawdę o jego życiu. Człowiek już od swego początku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem. Istnieje bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i wciąż z miłości zachowuje, a żyje w pełni wedle prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się swemu Stwórcy. Ten właśnie dialog miłości z Bogiem daje każdemu człowiekowi możliwość rozwoju, którego kierunki i cechy są właściwe jemu samemu, zostały mu ofiarowane w darze i zdolne są nadać sens historii i podstawowym relacjom jego codziennej egzystencji miarę, jak podąża on drogą ku pełni życia. Te papieskie słowa niech będą mottem tego roku. Niech będą podstawą do myślenia o powołaniu, które jest wyrazem Boga miłości i zaufania, jakim zostałeś obdarzony poprzez dar powołania. Dlatego, jak mówi święty Jan Paweł II, podejmuj dialog miłości z Bogiem, aby rozwijać swoje życie tak, by kształtowało ono historię nie tylko twojego życia, ale również życia Kościoła, do którego włączony zostałeś poprzez chrzest święty. Nie zmarnuj zatem daru Bożego, lecz rozwijaj go idąc drogą nowego przykazania, które pozostawił nam Jezus, gdy powiedział do apostołów: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. O tym przykazaniu święty Jan Paweł II powiedział: w pewnym sensie miłość to DNA Synów Bożych. To święte powołanie, którym zostaliśmy wezwani stosownie do Jego postanowienia i łaski, która nam dana została w Jezusie Chrystusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona przez
pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, pięknym uzupełnieniem papieskiej myśli jest dzisiejsza Ewangelia zawierająca trzy obrazy i jeden temat, który można zamknąć w słowach moc Słowa Bożego. W pierwszym obrazie widzimy Jezusa głoszącego Słowo do tłumu zgromadzonego nad jeziorem. W drugim Jezus zaprasza Piotra, by podjął się ponownie po łowu, mimo wcześniejszego fiaska. W trzecim Jezus czyni Piotra głosicielem Słowa, rybakiem ludzi. W każdej z tych odsłon uderza moc Słowa Jezusa. Słowo gromadzi tłumy cisnących się do Jezusa ludzi, dokonuje cudu połowu oraz cudu przemiany Piotra. Dzisiaj to Słowo stało się Słowem naszego życia. Polecenie Jezusa wypłyń na głębię stało się zaproszeniem skierowanym do nas. Jeżeli chcemy w naszym życiu wydać owoc, musimy przekraczać siebie, swoje przyzwyczajenia, schematy i podejmować wyzwania, aby ustrzec się przeciętności. Wówczas usłyszymy kolejne wyzwanie. Nie bój się. To znaczy zaufaj, zawierz, zapanuj nad lękami i obawami. Pozwól prowadzić się na prawdziwą głębię, aby nie tylko łowić ludzi, ale i odważnie dawać świadectwo Jezusowi i Ewangelii. Tak właśnie czynił święty Jan Paweł II, którego droga powołania wyprowadziła go na głębię. On tej głębi się nie bał. Ona go nie przerażała. Ona stała się dla niego świadectwem życia. Głębia miłości Bożej zjednała ludzi, zburzyła wrogie systemy i wielu ludziom przyniosła pokój i wolność. Zatem niech formacja seminaryjna prowadzi cię na głębię modlitwy, abyś stał się duchowym przewodnikiem dla innych. Niech poprowadzi cię drogą mądrości, byś stał się nauczycielem dla innych. I niech rozpali w tobie postawę służenia, aby dobro czynione w imię miłości bliźniego stało się świadectwem życia, wystarczającym, aby zbawić siebie i innym pomóc dojść do zbawienia.